Umowy dotyczące współpracy pomiędzy 62. Batalionem Lekkiej Piechoty, wchodzącym w skład 6. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, a 4 szkołami z terenu Radomia podpisano w klubie garnizonowym 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego na Sadkowie. Mamy przygotowaną ofertę dla wszystkich młodych, tych, którzy chcą służyć ojczyźnie, a którzy ukończyli 18 rok życia, aby zasilali czy to Wojska Obrony Terytorialnej w ramach Terytorialnej Służby Wojskowej, czy też żeby również zechcieli zasilać wojska operacyjne jako żołnierze zawodowi. Na współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej już cieszą się szkoły, które podpisały umowy. Wspólne działania z żołnierzami powodują, że nasza młodzież dużo poważniej myśli o swojej przyszłości i dużo bardziej świadomie podejmuje w przyszłości wybory swojej dalszej ścieżki zawodowej i życiowej. Na współpracy podpisanej w klubie garnizonowym zyskają także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze OT, czyli ci ochotnicy, bardzo się również cieszą z tej współpracy i to jest dla nich też bardzo ważne, ponieważ oni dzięki podpisaniu przez nas tych dzisiejszych umów będą mogli popołudniami, wieczorami bez problemów korzystać na przykład z obiektów sportowych tutaj w tych szkołach, czyli z boisk, z hal sportowych, prawda, z siłowni czy nawet z jednej ze szkół strzelnicy sportowej. Umowy zostały podpisane z 4 radomskimi szkołami, Zespołem Szkół Ekonomicznych, Szkołami Zakładu Doskonalenia Zawodowego, 11. Liceum Ogólnokształcącym i z Publiczną Szkołą Podstawową nr 22.